Gościem kolejnego odcinka Ustrzelonych Zagrywką. Tak się składa, że ponownie z Krakowa. Kinga Kołosińska, Monika Brzostek, wreszcie w domu. Naszą rozmowę możemy zacząć tylko w jeden sposób. Na początek gratulacje od wszystkich czytelników siatkówka24.com za ten brązowy, a chyba dla was złoty medal. Ja zacznę od ciebie, Kinga. Pierwsze twoje odczucia po ostatniej piłce tego, no, pamiętnego dla was małego finału, a dla polskiej kobiecej siatkówki plażowej, no dużej sprawy. Tak naprawdę nie wiedziałam, co powiedzieć. Po ostatniej piłce zagrałam kostkami taką niepewną kontrę, której na szczęście nasze przeciwniczki nie podbiły. Odwróciłam się tylko w drugą stronę, patrzę, Monika leży na piasku. Musiałam ją tylko podnosić i naprawdę euforia była wielka. Bardzo się cieszyłyśmy i nie do opisania. Skoro duet, to pytania będą na zmianę, także musisz mi wybaczyć, obrócę się teraz troszeczkę plecami. Monika, ja mam takie pytanie. Klucz do medalu na Mistrzostwach Europy w Klagenfurcie znalazłyście? A jak to jest z tym kluczem olimpijskim? Bo to olimpiada jest chyba waszym celem, marzeniem każdego sportowca. Na pewno udział w igrzyskach jest naszym marzeniem, celem i cały czas gdzieś to mamy z tyłu głowy. Na razie wszystko układa się po naszej myśli, ale mamy jeszcze około 6 ważnych turniejów. Troszeczkę 2-3 w tym roku i kolejne 3-4 w przyszłym roku. Także nie możemy określić na dzień dzisiejszy, że mamy awans pewny czy też niepewny, bo każdy walczy, każdy chce tam wystąpić. I no cóż, no, mamy nadzieję, że damy z siebie wszystko i zdobędziemy ten uprawniony awans. To jak już jestem przy tobie, jakkolwiek by to zabrzmiało, to zapytam, ten medal chyba dał wam kopa do tej dalszej pracy, do tych turniejów? I czas chyba pomału na World Tour, najbliższa możliwa chyba okazja i fajnie by było, gdyby udało się zdobyć medal, to Olsztyn. Nie ukrywamy, że również byłoby to nasze następne marzenie. Pracujemy dalej, staramy się robić swoje, nie popadamy w jakąś euforię, nie wiadomo w jakie jest zadowolenie. Bardzo dużo jeszcze czeka nas pracy, bardzo wiele elementów musimy poprawić, ale jest już dobrze, z tego się cieszymy, będziemy walczyć dalej. No to teraz bardzo cię przeproszę, wracam do Kingi. Też trudne pytanie, czy wy się czujecie ambasadorkami polskiej żeńskiej siatkówki, bo jeżeli chodzi o ten światowy top, to tylko wy praktycznie. Myślę, że o tym tak nie myślimy do końca. Mamy dużo utalentowanych młodszych dziewczyn, jednak rozpiętość wiekowa jest jeszcze taka duża, że te 5-6 lat dziewczyny jeszcze mają do nas, więc przez te 5-6 lat mogą wejść na taki level i grać z najlepszymi. No to skoro mówimy o tej młodzieży, to poproszę cię o zachęcenie młodych ludzi do aktywności sportowej, młodych dziewczyn, może młodych panów do uprawiania siatkówki plażowej. Nie jestem w tym dobra, ale myślę, że ktokolwiek by tutaj przyszedł i poczuł tą atmosferę zarówno na trybunach, jak i na boisku, myślę, że zakocha się od razu i będzie chciał uczestniczyć w tym wszystkim. To tak jak Monika miała dwa pytania, ty będziesz też miała taką serię. Chciałem cię zapytać, jak to jest z tą polską żeńską siatkówką plażową? Czy to nie jest tak, że ten wasz medal trochę zamazuje obraz, może nie wam, ale sternikom, związku, sponsorom? Nie boicie się, że to gdzieś tam po tym medalu, a zdobyły medal, jest sukces, nie musimy nic poprawiać i naprawdę nie może nie być tych konkurencji za 5-6 lat mimo wszystko? Ja myślę, że nie jesteśmy takimi osobami, że pomimo tego, że zdobyłyśmy ten medal, to chcemy grać jeszcze lepiej, bo to jakby nie jest nasz szczyt marzeń. Wiadomo, że to jest super wielkie osiągnięcie, jednak chcemy więcej i nie jesteśmy perfekcyjne we wszystkim. Cały czas musimy elementy techniczne poprawiać i myślę, że ta praca może nas jakby wprowadzić na jeszcze wyższy level. No to do Moniki wrócę, bo wzrostowo czuję się trochę niekomfortowo, ale wrócimy. Monika, ja mam takie pytanie. Czy Kinga śpi spokojnie? Tak, raczej tak.
Myślę, że tak. To chyba ja jestem tą, która śpi niespokojnie. O, to zapytamy Kingę. Zaraz się dowiesz, w jakim kontekście ciebie zapytałem najpierw. W jednym z wywiadów, która z was powiedziała chyba, że chyba ty, Kinga, właśnie, że Monika strasznie niespokojnie śpi i potrafi spaść z łóżka i wyczynia wieczorem różne rzeczy, że jak te sprawy łóżkowe się u was teraz układają? Czy Monika już jest spokojniejsza? W tym roku jeszcze jej się nie zdarzyło, aczkolwiek czasami zdarza jej się spaść z łóżka od razu na proste nogi, zaliczając przy tym szafkę nocną. Była też jedna taka sytuacja, w której Monia drapała się przez sen, wzięła sobie rączkę w górę i sama siebie miziała, nie wiedząc, o co chodzi. Ale bywa śmiesznie. Dobrze, to teraz tą serią pytań tak trochę naukowo wrócimy, bo obie, jak bywacie w Polsce, to bywacie najczęściej w Łodzi, bo tam jest ośrodek siatkówki branżowej, tam pracujecie też. Gdzieś doczytałem się, że jak macie taki kryzysowy moment, czyli za długo przebywacie ze sobą, jesteście czasem na siebie wkurzone, może nie aż tak bardzo, ale musicie od siebie odpocząć, to zajmujecie się albo słuchaniem muzyki, albo pisaniem prac magisterskich. Ja nie wiem, ile macie lat, metryki nie przyjrzałem, kobiecie się zresztą nie wypomina, ale chciałem zapytać o te prace magisterskie, jak wam idzie? Na razie nam nie idzie, niestety musimy przyznać, że troszkę to zaniedbałyśmy. Zostajemy przy tych słuchawkach, ale na pewno po sezonie weźmiemy się znowu do roboty i będziemy miały czystą głowę do nauki. A zdradzisz może, bo kibice mało, znaczy wiedzą dużo o waszych wynikach, ale na przykład jaką pracę piszesz, jaka tematyka, kim będziesz ewentualnie po napisaniu tej pracy, no bo nie samą siatkówką plażową człowiek żyje, nie? Nic nowego, siatkówka plażowa jest tematem mojej pracy, więc tutaj nie odbiegam daleko. Rozumiem, no to skoro pytałem ciebie, to teraz pora na Monikę. Monika, jak tam z pracą? Też siatkówka plażowa czy coś innego? U mnie co innego, ponieważ studiuję całkiem odrębny kierunek, niesportowy, także angielski, z angielskiego mam pracę. No i to też jest jakaś moja odskocznia od całej siatkówki. Ale ostatnio z Kinią obiecałyśmy sobie, że już pod koniec sierpnia zaczynamy się brać za nasze prace i będziemy dokańczać, albo raczej zaczynać pisać. To znaczy będziesz tłumaczem, będziesz, nie wiem, robić rzeczy powiązane z językiem, zdradź troszeczkę więcej. Na pewno już teraz wiem, że tłumacza na zawodach World Touru nie potrzebujecie, z angielskim sobie radzicie, myślę, obie przyzwoicie. Tłumaczem chciałabym zostać, ale do tego długa droga i aktualnie ja nie piszę pracy magisterskiej, tylko licencjacką dopiero. No także trochę pobiegłem, ale chyba nie obrażasz. No ale tutaj z Kinią się sprawdziło, także ona pisze pracę magisterską i już będzie kończyła swoją edukację, chyba, a mnie jeszcze czeka droga długa. To Monika, tak już trochę, jak byliśmy przy tych receptach, o tych snach było, no to zapytam, czy wy macie jakąś receptę, jak już tak naprawdę totalnie jesteście na siebie wściekłe, jedna na drugą nie może patrzeć, albo po prostu po jakiejś takiej, no, bolesnej porażce, bo są takie momenty, no to co robicie? Wychodzicie, zamykacie się, czy rzeczywiście są te słuchawki, czy jest jeszcze jakiś taki inny azyl, inne hobby, nie wiem, coś więcej, bo nie wierzę, że to są tylko słuchawki i te prace, tym bardziej, że się za nie podobno nie wzięłyście. Po pierwsze, chyba nie mamy tak, że się na siebie wściekamy po jakichś porażkach, bo tak samo jak ja potrafię zepsuć mecz i źle zagrać, za chwilę to się zdarzy Kindze i tak można powiedzieć, że w tych słabszych meczach się wymieniamy. Ale w tym roku i już w poprzednich próbowałyśmy troszeczkę z wycieczkami, więc staramy się, podróżując po naprawdę ładnych miastach, po ładnych miejscach, zawsze coś zwiedzić i to też chyba jest jakiś sposób na rozluźnienie, na jakąś terapię dla naszych umysłów, odskocznie. Więc w każdym miejscu, w którym jesteśmy, obiecałyśmy sobie, że koniecznie wycieczka na oczyszczenie głowy. Dobrze, to tych wycieczek życzymy wam jak najwięcej. No ja teraz wrócę do Kingi, bo widzę, żeby się nie nudziła, już podpowiada, także palię się do kolejnej odpowiedzi. Cieszymy się, że jest ci bardzo dobrze, ale żeby nie było ci nudno, żeby się nie nudziła, to takie pytanie. Mężczyzn pytam o porównanie duetów do samochodów, a was zapytam o porównanie do kosmetyków. Jakim jesteście kosmetykiem wedle ciebie? Ja myślę, że kremem do opalania. Już mamy tyle słońca, że zawsze go potrzebujemy. Czyli pod siatką mało tego słońca, krem do opalania, ale rozumiem, że z filtrem. Z filtrem, tak. Co najmniej 50 u nas. Jak, no nie widać, ale używam. Znaczy, bardzo, no, wysoki. Nie wiem, czy wypada powiedzieć, ale widać. Teraz taka seria pytań. Pytałem cię o ten krem. Jesteście kremem do opalania. Krem do opalania można mieć w torebce. Rozumiem, że bez kremu do opalania w torebce się nie ruszasz. A co jeszcze musisz mieć w torebce, zanim wyjdziesz z domu, zanim wyjdziesz na zawody, no, bez czego w torebce się nie ruszasz, w skrócie mówiąc. Rzadko kiedy mamy możliwość chodzenia w torebkach, ale jeśli już mówimy o takiej... Z torebkami. No tak, z torebkami, ale jeśli chodzi o taką
torbę plażową. Zawsze mam chustę na sobie. Przy sobie. A o to też zapytam. Tak. Zwróciła do mnie uwagę. A tak to piłka też musi być. Czyli rozumiem, że niekoniecznie... Nic, mam... wszystko z siatkówką niestety związane. Aha, z planszówką. Niestety, niestety, ale... Można powiedzieć zboczenie zawodowe. No, niestety. Dobra, teraz Monika otrzyma taką serię ciekawszych pytań troszeczkę. Pytałem Kingę o torebkę. Ciebie zapytam o to, czy tylko adidasy i dres, czy jednak sukienki i szpilka? Czasem. Sukienka owszem, szpilki... Szpilki nie bardzo. Zdarza nam się wiele momentów, w których możemy się jakby normalnie pokazać, normalnie ubrane, piękne, powiedzmy. Jednak nie jest ich zbyt wiele, chociaż chyba staramy się po sezonie zawsze wykorzystać ten czas i mieć namiastkę takiego normalnego, codziennego życia, a nie tylko cały czas w dresach, w strojach sportowych, w adidasach. Dobrze, zapytam o firmę pytanie za kamery od redaktora Piotra Błonka, tak zdradzimy tutaj kulisy naszej rozmowy. Jak miałem zapytać o filmy, to zapytam, co polecasz, na co się ostatnio wybrałaś, co warto zobaczyć? Filmy? Chyba nie było czasu ostatnio. Był właśnie czas, ale nie pamiętam. Co ostatnio leciało w kinach? Co było nowego? Myślimy, że pasy były 3. Czy 5 chyba. To nie widziałam. Aż takich... Wiek Adaline oglądałaś. O, tak. Wiek Adaline oglądałam. Bardzo, bardzo fajne. Polecam. Idąc dalej. Ostatnio robiłam powtórkę starego repertuaru i oglądałam wszystkie części Harry'ego Pottera. oprócz tego... To nie pamiętam już, ale to były takie moje ostatnie filmiki, które mi jakoś zapadły w pamięć. Dobrze, wierzymy, że ten Harry Potter to tylko po to, żebyście czarowały rywalki nad siatką. Tego wam życzymy oczywiście. Takie kolejne może dziwne pytanie, ale to miał być wywiad niestandardowy, więc będę to kontynuował. Czego się życzy siatkarkom plażowym przed meczem? Bo sędziom na przykład życzy się połknięcia jak gwizdka w każdej dyscyplinie. Bokserom życzy się połamania rękawic, a wam czego? Dobrego piasku? Dobrego wiatru. I nie chodzi o się wiatr, tak? Dokładnie. Dobrze. To teraz Kinga, bo tak fajnie podpowiada, fajnie to wszystko wychodzi. No, to tak, to widać, że jesteście duetem, to też jest fajne. Jakbyście miały złotą rybkę złowioną i takie trzy życzenia, to jakie byłyby te życzenia? Ojejku, nie wiem. Co by tutaj? Pierwsze to, żebyśmy zdobyły medal na igrzyskach, a już drugie... Się życzenia nie kończyły. O właśnie. To by było zaraz drugie i by było. I by było już. No to trzecie teoretycznie. Coś może dla siebie. Zdrowie. Przyda się. Dobrze, to teraz jeszcze taki też fajniejszy motyw. O to pytam. Gdybyś miała być postacią z bajki, to jaką postać z bajki byś się wcieliła? Dlaczego? Wcieliła. Dziadek na mnie kiedyś mówił krecik, ale nie wiem, czy bym się na niego... To nie wiem, pierwsze, co mi przyszło na myśl. Czyli w krecika, tak? Chyba tak. A to przy okazji pozdrowimy dziadka, ale no nie byłbym sobą, gdyby mnie nie pociągnął za język. Ten krecik, bo rzeczywiście oglądałaś, czy po prostu takie były czasy, jak to był? Oglądałam. Czyli bardzo mała. Lubisz oglądać kreskówki, tak? Do dzisiaj zostało? Nie, nie, już nie zostało, ale tak mi się kojarzy. Dobrze, to ostatnia seria pytań do Moniki, także znowu się obrócę, przepraszam, trochę niekulturalnie, ale tak musi być. Monika, mówiłem o tych życzeniach, jeżeli chodzi o złotą rybkę, a gdybyś mogła coś zmienić na świecie, miała takie jedno życzenie dla świata, to jakie by to było życzenie? Uprzedzałem. Jedno życzenie odnośnie świata. Nie pomogę. I słusznie. Prawie jak Miss, chciałabym, żeby na świecie zapanował pokój. Nie. Ale może być, w sumie może być. No tak, żeby nie było żadnych, nie wiem, wojen, żadnych takich terrorystów, żadnych jakichś takich agresywnych zachowań w krajach, na świecie, wszędzie. No to czyli miłość, wolność, parano... Żeby się kochali, żeby ludzie się kochali. To jest jakieś najlepsze miejsce na świecie. No dobra. Piotr Błąkasz tutaj się garnie za kamerę, żeby zadawać pytania, no to rzucę to pytanie, żeby nie było. Najlepsze miejsce na świecie waszym zdaniem, albo takie miejsce, do których no jeszcze chciałbyście zajrzeć podczas kariery sportowej, podczas swojej kariery? Mi się najbardziej podobało w Tajlandii. Jest pięknie, bajkowo, plaże z turkusową wodą, ślicznie. Polecam każdemu. No ja widzę, że piasku wam rzeczywiście mało, bo jeszcze plaża.
Tak, tak. No to tak na zakończenie Monikę, żeby tak zsynchronizować to trochę, żeby nie było, że ciągle tylko jedna mówi. Czego wam życzyć na przyszłość, na najbliższe miesiące, tygodnie? Poza tym zdrowiem, o którym Kinga cały czas mówi, no myślę, że tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia by się ucieszył, gdyby wszyscy byli tak zdrowi i tak myśleli o tym zdrowiu, no ale wiadomo, że to jest nierealne, to czego wam życzyć tak sportowo i tak prywatnie od siebie, po ludzku? Sportowo chyba satysfakcji z gry, bo myślę, że jak będziemy z siebie zadowolone na boisku, to gra też się będzie układała dobrze. Satysfakcji z tego, co robimy i sił, żeby dalej robić to, co robimy. No dobrze. No to cóż, żegnamy się po raz kolejny z Krakowem. Dziękuję Monice, dziękuję Kindze. Wszystkiego dobrego wam życzę. Do usłyszenia, mam nadzieję, do szybszego zobaczenia niż zwykle. Wszystkiego dobrego, żegnamy się z Krakowa.